Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie i nie bez powodu, bo tak naprawdę co? Dzisiaj taki odcinek bardziej pogadankowy, informacyjny, ponieważ ze strony twórców pojawiła się pewna informacja odnośnie nowych eventów, pewny taki przeciek powiedzmy, ale do tego zaraz przejdziemy. Na wstępie, dlaczego jesteśmy na druidzie? Ano dlatego, że dzisiaj o godzinie 19 na moim Twitchu, tutaj macie link w opisie filmu, w przypiętym komentarzu, będziemy mieli live'a, gdzie będziemy szukać maksymalnych run na tym druidzie. To już od dawna zapowiadałem tak naprawdę. Mamy już tutaj, jak sami możecie dostrzec, S108 bodajże, jeżeli chodzi o takie, o taką liczbę tych run. Także no już jest duża szansa na to, żeby te maksymalne runy znaleźć. Oprócz tego na tym druidzie musimy się po prostu przebrać, więc jakby jedno i drugie zrobimy przy okazji. Zaczniemy pewnie live'a tak gdzieś za 15-19, wydaje mi się. Do 19 będzie taki ekran startowy, żeby każdy się tam zdążył zebrać. O 19 sobie chwilę pogadamy, no i na pewno później zaczniemy się po prostu przebierać. Także wbijajcie, bardzo mi zależy, żeby dzisiaj było dużo osób. No bo wreszcie dzięki temu, że coś się w Shakesie dzieje, czyli jest ten 5 razy event, po prostu dzięki temu będziemy mogli my na streamku coś ciekawszego porobić. Także wbijajcie. Będę testował, w sensie testował. Będę chciał zrzucić jakby zapis tego przebierania na kanał, na YouTubie. Wczoraj testowałem jednoczesne streamowanie i nagrywanie i działa to, ale to nie jestem jeszcze pewien, czy to na pewno zrobię i tak dalej, więc generalnie wydaje mi się, że lepiej być na tym streamku i na to was, do tego was zachęcam, no bo jest wiadomo, lepsza interakcja z wami i tak dalej, aniżeli właśnie tutaj na filmach. Także tak jak mówię, dzisiaj o 19 zaczynamy i będziemy tutaj tych maksymalnych run szukać, oprócz tego będziemy się przebierać. Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia, można powiedzieć parafialne, to tyle. Mamy 5 razy event, czyli to co ja mówiłem w zeszłym odcinku, czyli bodajże w środowym, że na 99% pojawi się 5 razy event w ten weekend jako właśnie taka taki pożegnalne, nazwijmy to wydarzenie, uroczystość i tak dalej, tych starych eventów. No i faktycznie tak jest, więc kto tam nie oglądał uważnie albo nie oglądał wcale, no to wczoraj był zaskoczony. Możecie mi też dać znać w sumie, jak wam się podoba takie ogłoszenie eventu przez twórców w czwartek o godzinie 16, gdzie tak naprawdę od piątku już jest na przykład Weekend Golda, który no jakby nie było, no trzeba ustawić wartę o 14 i odebrać ją po północy, żeby jakby wykorzystać tak naprawdę na 100% ten event. No a jeżeli ktoś, wiadomo, nie śledzi YouTube'a, nie śledzi filmów, nie śledzi jakichś tam przecieków, tylko śledzi oficjalne informacje gry, no to dopiero wczoraj przed 16 się o tym dowiedział. Dajcie znać, może to by była jakaś sugestia dla nich, żeby po prostu... Dla mnie na przykład takie ogłoszenie powinno się pojawić w środę i wtedy to by było jak najbardziej ok, jak najbardziej odpowiedni czas. No a że się pojawił wczoraj to jeszcze tak późno, no to mówię, no słabo trochę, nie? Z ich strony, w sensie no dużo ludzi po prostu jakby nie wiedziało o tym i było zaskoczonych i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że do takiego wydarzenia trzeba się troszeczkę przygotować, no ale to... Jakby dajcie po prostu znać, ja może też coś tam wspomnę o tym i tak dalej, może coś się uda zdziałać. No ale wiadomo, no teraz już te eventy będą wyglądać inaczej, no ale do tego za chwilkę przejdę. Oprócz tego, dlaczego też ktoś się mnie pytał w komentarzu, dlaczego 5 razy event, ja mówię. A i druga sprawa, jeszcze ktoś się sprół w komentarzu, że haha, jaka wymowa, mówi się event, a nie event. Także przepraszam, już tak nie będę robił. Mam nadzieję, że nie uraziło cię to zbyt bardzo. Także 5 razy event jest właśnie od dzisiaj do niedzieli. Dlaczego 5 razy? Ano dlatego, że są skarby lasu. Jest oczywiście weekend tam Golda, Expa, Epicki, no i jeszcze promocja na grzybki tutaj, 20%, no bo mamy też ostatni weekend miesiąca, więc jakby to było do przewidzenia. I dlatego 5 razy, bo jeszcze w tą pulę tych eventów wchodzi właśnie promocja na grzyby, to widziałem, że ktoś tam mnie pytał w komentarzu. Dobra, i tak naprawdę to by było tyle, no tak jak mówię, jest to takie wydarzenie, że tak powiem, na pożegnanie, ale do tego zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o ten przeciek, o którym mówiłem na początku, nie jest on jakiś bardzo duży, ale no coś tam nam mówi. I tak, może sobie odpalimy w tym momencie coś takiego. Ja już tutaj się przygotowałem przed nagraniem. To będzie chwilę zasłaniać kamerkę i tak dalej, ale to myślę, że nie ma znaczenia. No i dobra, witajcie bohaterowie. To jest screen z polskiego forum oczywiście. Przygotujcie się na ostatnią rundę tego typu eventu. Eventu, przepraszam. Żegnamy się już z naszymi przestarzałymi wydarzeniami. Będziemy mieć po raz ostatni od piątku do niedzieli z większą ilością punktów doświadczenia, złota, większą szansą na zdobycie legendarnych przedmiotów. Oczywiście weekend epicki wymagany jest poziom 50+, jakby ktoś pytał, bo dużo osób też spamuje w komentarzach
komentarzach, a czemu ja nie mam epika? No to właśnie dlatego, że musisz mieć poziom 50+, oraz leśnych rzadkości. Dodatkowo aktywna będzie również 20% promocja na grzybki. To już wszystko powiedzieliśmy, ale co ciekawe, czeka nas wiele nowych i przerobionych wydarzeń, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu. W ciągu pierwszych kilku tygodni ogłaszać je będziemy w środę, aby było wystarczająco dużo czasu do samego wydarzenia. Miłego weekendu. No to w zasadzie to, co ja powiedziałem, tylko że no jakby tu chodzi głównie o weekend Golda, nie? Bo jakby jeżeli ogłosimy, że są skarby lasu od jutra, no to wiadomo, że w sensie inaczej. Do skarbów lasu na przykład byśmy się musieli przygotować o wiele wcześniej, bo na przykład, nie wiem, zamiast tutaj kwater byśmy puścili twierdzę tylko po to, żeby zdobywać większe paczki, no ale twierdza się trochę buduje, nie? Więc jakby to i tak by musiało być o wiele wcześniej ogłoszone. Na ten event Golda jest, że tak powiem, no taki najbardziej potrzebny, żeby to wiedzieć wcześniej, żeby sobie tą mawkę przeklikać, ustawić warte i tak dalej, więc no wydaje mi się, że takie właśnie jak było ogłaszanie na ostatnią chwilę tych 4 razy eventów przez ostatni czas, no to słabo, nie? I powinno to być inaczej, no ale teraz nie wiadomo. No jak widzicie, teraz będą je ogłaszać w środę od następnego tygodnia, czyli wygląda na to, że co tydzień będzie troszeczkę jak w Lidlu, co tydzień coś nowego, dlatego że no co tydzień będziemy się mogli spodziewać na forum gry, na jakimś tam Instagramie, na jakimś tam Facebooku informacji, jaki czeka nas event w ten weekend i co on dokładnie robi. Ja myślę, że oni od razu wypiszą listę w następnym tygodniu wszystkich eventów, podadzą ich kolejność i tak naprawdę tyle, już będziemy wiedzieć wszystko, a tutaj tak jakby nie wiem dlaczego, może to jest tak, że chcą zrobić większy ruch, nie wiem, na forum, które tak naprawdę, jeżeli chodzi o polskie forum, to jest dość, no po prostu nie jest żywe, nie, mało kto tam zagląda i tak dalej, może na Facebooku, może na Instagramie taki większy ruch chcą zrobić, nie mam pojęcia. W każdym razie, no jak widzicie, teraz będziemy musieli przez prawdopodobnie następne 12 tygodni od następnego tygodnia śledzić właśnie to forum i te wszystkie media społecznościowe, żeby wiedzieć po prostu, co jakby, co nas czeka w następny weekend, jaki event i tak dalej, no i to jest ciekawe, nie? To jest ciekawe, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jakie będą te eventy i tak dalej, zakładam, że jakaś większa aktualizacja, która generalnie wprowadzi te eventy, pojawi się we wtorek albo środę za tydzień, no i od razu też dostaniemy informację właśnie, jaki już będzie następny ten event. Ja wam postaram się też o tym nagrywać, więc jakby no z tym filmem wczoraj nie miałem czasu nagrać, więc z tym filmem troszeczkę się ociągłem, powiedzmy, no bo jednak powinien lecieć wczoraj, a pojawił się dzisiaj dopiero, natomiast będę się z wam starał jak najszybciej o tych nowych eventach nagrywać i tłumaczyć mniej więcej to, co i jak, bo zakładam, że wiele osób to ciekawi. Dobra, to już możemy wyłączyć, no i w zasadzie to tyle, nie? W zasadzie to tyle, dajcie znać w komentarzu, czy będziecie dzisiaj na streamku, bardzo mi na tym zależy, żebyście wbili, zostawili followka, nawet możecie wbić na chwilę, żeby tylko tego followka zostawić, żeby tam ewentualnie na jakichś przyszłych streamkach być, no bo to na pewno fajne, nie? Bardzo mi się podoba to streamowanie, no ja to już chyba powtarzam, nie wiem, 5., 6. raz, ale uważam, że jest to, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, lepsze od nagrywania, dlatego że jakby masz tą na czacie, masz tą z widzami ten kontakt, powiedzmy, w czasie rzeczywistym, możesz sobie z nimi pogadać, interakcja jest lepsza i tak dalej, nie? Więc bardzo, bardzo to propsuje. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu, wbijajcie na tego Twitcha, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie kciuka w górę przede wszystkim, ciągle zapominam o tym mówić na początku i przez to cierpię, bo tych kciuków nie zostawiacie, mam nadzieję, że teraz zostawicie dużo i tyle, także ja wam raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!